samodzielny publiczny szpital wojewódzki imienia papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz oddział kardiologii świętują w tym roku 20-lecie istnienia. O przeszłości i przyszłości samodzielnego publicznego szpitala wojewódzkiego imienia papieża Jana Pawła II porozmawiam z jego wicedyrektorem Markiem Lipcem. Dzień dobry, witam pana. Witam państwa serdecznie, witam panią. 20 lat minęło. Proszę powiedzieć, jak pan w kilku słowach może podsumować 20 lat funkcjonowania w Zamościu Szpitala Wojewódzkiego? To duży kawał czasu. Proszę państwa, żeby zobrazować to, co myśmy zrobili, to wspomnę tylko jednej rzeczy, że zoperowaliśmy mniej więcej 1,5 razy mieszkańców Zamościa. Dokonaliśmy przez ten czas około 60 tysięcy operacji. Z bliższych takich bieżących rzeczy to proszę sobie wyobrazić, że robimy od 6 do 8 tysięcy operacji rocznie, że przyjmujemy prawie 200 tysięcy, nie tyle pacjentów, co odbywa się około 200 tysięcy wizyt rocznie w naszych przychodniach. To daje obszar naszego działania. A żeby podkreślić rolę i znaczenie tego szpitala przez te 20 lat, to w momencie, kiedy przychodziliśmy ze starego szpitala do nowego oddziału w Janie Pawle, to budżet nasz wynosił z szpitala około 60 milionów, w tej chwili jest ponad 170 milionów, więc widać, jak się ten szpital przez te 20 lat rozwinął, a właściwie przez 10 lat, bo ja mniej więcej taką historię szpitala znam bliżej. Mhm. Takie okrągłe jubileusze to też dobra okazja do snucia planów. Kilka słów na temat planów. Jakie macie w najbliższej przyszłości do zrealizowania cele? Przede wszystkim podstawowa rzecz, to mimo dużego budżetu, który posiadamy, bo w województwie lubelskim mamy drugi po klinice PSK4, to nadal musimy rozwijać ilość pieniędzy, którą chcemy pozyskać z Narodowego Funduszu Zdrowia. No, ze względu na to, że to, co słychać na forach, to non-stop kolejki, non-stop oczekiwania na zabiegi, non-stop na oczekiwania na przyjęcie do szpitala. To jest bolączka. Więc cały czas będziemy walczyli o to, żeby ten budżet szpitala był coraz większy, żeby skrócić czas oczekiwania i w kolejkach do poradni i w kolejkach do szpitala. Druga sprawa to też musimy modernizować szpital. Plany są takie, że przydałoby nam się wymienić tomograf komputerowy, przydałoby nam się robić remont bloku operacyjnego, zmienić troszeczkę strukturę izby przyjęć. Przepraszam, źle powiedziałem, bo to stare nawyki są, ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Izba przyjęć szpitala to jest miejsce przyjęcia do szpitala, natomiast chodzi mi przede wszystkim o szpitalny oddział ratunkowy, czyli ten najbardziej newralgiczny punkt, gdzie spotykamy pacjentów ostrych, cierpiących, gdzie sprawnie powinni być przyjmowani, gdzie nie było być kolejek, a niestety z powodów przede wszystkim też i funkcjonalnych te zastoje są. Przydałoby się zbudować nowy pawilon, na to trzeba oczywiście pieniędzy i takie są plany. Dobrą rzecz, którą żeśmy zrobili w tej chwili, to jest to, że uruchomiliśmy całodobowe lotnisko, więc w każdej chwili można do nas przylecieć z pacjentem i w każdej chwili, gdy będzie potrzeba, takiego pacjenta od nas będzie można wytransportować helikopterem. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna, to co jest potrzebą czasu, bo mamy społeczeństwo, które się starzeje, a z tym jest związane to, że wzrasta liczba chorób populacyjnych, a przede wszystkim nowotworowych. I udało nam się podpisać kontrakt z prywatnym podmiotem, który wybuduje u nas centrum radioterapii. Jest to niesamowicie potrzebna rzecz, bo kolejki w onkologii, czy inaczej mówiąc, czekanie z rakiem to jest pewien wyrok śmierci. Im szybciej jest leczony, im szybciej jest diagnozowany, im szybciej trafi czy na chemioterapię, czy też na radioterapię, to szanse przeżycia i wyzdrowienia są dużo większe. I mam nadzieję, że pewne rzeczy już w październiku sfinalizujemy, jeśli chodzi o dotarcie się, bo umowa jest oczywiście podpisana, ale sprawy związane z procedurami budowlanymi i mam nadzieję, że przysłowiowy kamień węgielny w październiku będzie wkopany. Inwestycja ruszy, a firma dość prężnie podchodzi do sprawy, bo w przyszłym roku, mówi o wrześniu nawet, jeżeli nie coś, to w październiku, chce ten budynek uruchomić, chcą radioterapię uruchomić. Czy na te cele szpital będzie ubiegał się o zewnętrzne środki? Podstawą do tego, żeby się rozwijać, jest pozyskiwanie środków zewnętrznych, ze względu na to, że tak jak mówiłem, budżet, który pochodzi z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest za mały dla leczenia i inwestowanie z tych pieniędzy w infrastrukturę czy sprzęt no byłoby nieporozumieniem. Kilka lat temu, a to już będzie ponad 7, udało nam się ze środków wojewódzkich uzyskać pieniądze na odnowienie naszego tomografu. Walczyliśmy o rezonans magnetyczny, który przyszedł do nas z pieniędzy ministerialnych. W tej chwili wygraliśmy konkurs na salę hybrydową, która też jest z pieniędzy ministerialnych. Czyli cały czas staramy się pozyskać środki zewnętrzne, tak aby te pieniążki, które przychodzą do szpitala z NFZ-u, były rzeczywiście na leczenie i
mamy nadzieję, że w najbliższym rozdaniu, które będzie dość dobrym rozdaniem dla Lubelszczyzny z pieniędzy europejskich, też postaramy się, żeby te pieniążki do nas trafiły w tej czy w innej formie. 20-lecie Szpitala Wojewódzkiego imienia papieża Jana Pawła II w Zamościu oraz oddziału kardiologii odbyło się w piątek 3 października. Święto rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Mariana Rojka. Dalsze uroczystości odbywały się w Centrum Kultury Filmowej Stylowy. Uroczystościom towarzyszył koncert Orkiestry Symfonicznej Państwowej Szkoły Muzycznej w Zamościu. Odbyła się prezentacja szpitala i oddziału kardiologii. Wręczono wyróżnienia i odznaczenia pracownikom szpitala. Odbyła się także konferencja naukowo-dydaktyczna.